Dzień dobry moi drodzy, witajcie. Dzisiaj może nie jestem w lesie, ale przy osiedlowym zagajniku w Gdańsku. I to miejsce zostało mi polecone przez Wojtek Rezmer, prosty człowiek z Kociewia. Też ma kanał na YouTube. Skierował mnie tu, ponieważ znalazł piękne grzybki. Mi się wydaje, że nawet mogę powiedzieć, że to jest królowe wiosny. Zaraz wam postaram się pokazać, co udało mi się znaleźć i jak bardzo, bardzo dużo tego jest. Zapraszam na film. I patrzcie, moi drodzy. Nie trzeba jechać do lasu, szukać na jakichś przedmieściach, przedpolach leśnych. Zobaczcie, ile tego jest. Piękne naparstniczki czeskie. Widzicie? Tego jest pełno. Chętnie bym je pozbierał, ale prawdopodobnie, a raczej na pewno, są one pod ochroną. Jednego usunę. Zobaczcie na ten piękny rarytas, który tu się znajduje. W Czechach je zbierają normalnie. Naparstniczki czeskie należą do rodziny smardzowatych. Powiem wam, że w tym miejscu ogólnie, w którym jestem, na pewno znalazłbym cały koszyk, bo jest ich aż gęsto. No niektóre są zdeptane. Zobaczcie, normalnie chmara. Niektórzy jeżdżą do Czech, żeby je zbierać, w ogóle też, żeby je znaleźć. A my tu je mamy jak na stole. Zobaczcie, żeby nie było, że tylko jednego grzyba filmuję. No cały czas się przemieszczam i cały czas wam pokazuję. Jest ogrom tego. Zaraz wam pokażę kolejne egzemplarze tego gatunku. Ciekawe, czy uda się znaleźć jeszcze zwykłego smardza. Zobaczcie, kolejne, tu następny wyrasta. Normalnie niemożliwe miejsce. Szukam ich od kilku lat, jeżdżę po różnych lasach i nie mogę ich znaleźć, a tu po prostu przy zabudowaniach wielorodzinnych, przy blokach. O, tak wygląda w środeczku. Taką manuszkę. Pachnie pięknie grzybowo. Manuszka opisywana jest jako włóknista. Tu mam wrażenie też, że one dzisiejszej nocy przemarzły, bo dosyć spory przymrozek był, to na pewno wpłynęło to jakoś na te sztuki, ale jest ich naprawdę dużo. Co kawałek naparstniczka czeska. Nie wiem, czy się dalej zapuszczać. O, zobaczcie, tu kolejne. Normalnie jakby ktoś tu miał plantację tej naparstniczki czeskiej. Jest ogólnie gatunek zagrożony wyginięciem. Ale prezentuje się niesamowicie. Nie wiem, czy cały ten lasek jest pokryty tymi grzybami. One na razie są jeszcze niektóre w
fazie wzrostu, bo różnie mówią o ich korzonkach, że od 10 tam do 12 cm, że kapelusze spore. Normalnie jakbym miał koszyczek na święconkę wielkanocną, to bym pełen grzybów nazbierał. Pełen cudownych grzybów. Niektórzy też traktują je jako rarytas na stole. No bo jeśli jest pod ochroną, to raczej nie wolno go zbierać. Występuje też często w warunkach hodowlanych. Też to można uprawiać. W większości to smardze są uprawiane, ale naparstniczka czeska należy do rodziny smardzowatych. Zobaczcie. Piękno samo w sobie. Nie spodziewałbym się, że uda mi się znaleźć. W moich filmach ogólnie królowały czarki ostatnio. Było ich całkiem sporo. Ale to jest moje pierwszy raz udało mi się znaleźć. Dzięki Wojtkowi Rezmerowi. Prostemu człowiekowi z Kodziewia. Ja tu dłużej się nie będę kręcił, bo muszę już uciekać. I jak waszym zdaniem w takich warunkach można je zbierać? Czy nie? Czy także należy zostawić? Dobrze, moi drodzy. Będę kończył, będę uciekał. Jeszcze chciałem was prosić o subskrypcję, lajki i udostępnienia. Będę wam bardzo wdzięczny, bo to jest dla mnie dużym wsparciem, żeby kanał się rozwijał, żeby inni też do innych mogło dotrzeć, że jest taki ktoś jak zalatany tata. Normalnie aż nie mogę uwierzyć, że tutaj zostałem nakierowany w takie miejsce, w którym bym się nie spodziewał, że znajdę naparstniczki czeskie. Wyjątkowe miejsce. Oczywiście zaniedbane, nie? No bo to przy osiedlu. Kto by tu zbierał śmieci swoje? Dobrze, jeszcze raz dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Dajcie znać, czy byście zbierali w takim miejscu. Cześć wam.